Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich szanownych widzów, którzy oglądają ten film. Ja nazywam się Michał Pudło, a to będzie drugi odcinek z serii Zagrajmy w Max Payne 1. W tym odcinku przejdziemy sobie drugi rozdział pierwszej części zatytułowany Na żywo z miejsca zbrodni. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania, komentowania i subskrypcji mojego kanału. I zaczynamy rozgrywkę. Rozdział drugi, Na żywo z miejsca zbrodni. Zardzewiałe drzwi prowadziły do opuszczonej części stacji, zamkniętej od lat 40. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie? Wkrótce miałem się dowiedzieć. Dobra, i rozpoczęliśmy drugi rozdział. Racja, masz rację. Skoro tak. Słychać tam już jakichś przeciwników? Ty! Dobra. Załatwieni. Pozbierajmy amunicję. Zobaczmy, co jest w tej skrzynce. Amunicja, dobra. Bierzemy sobie dubeltówkę. Cholera! O! Dobra. Tam jest kolejny przeciwnik. Dobra, załatwiony. Bierzemy sobie oczywiście amunicję. Zapisujemy. Dobra. Niesamowite. Słychać kolejnych przeciwników. Dobra, ten jeden załatwiony. Aj, nie udało się. Dobra, udało się ich rozwalić. Teraz tutaj przeszukajmy sobie skrzynki. Pozbieramy sobie amunicję. Może tu coś jeszcze będzie? Dobra. Wybieramy dubeltówkę. Jakiś wybuch. Gotowe. Daj mi detonator. O czym ty mówisz? O detonatorze. Myślałem, że go zabrałeś. To ty miałeś go wziąć. Akurat. Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze do tych skrzynek. Drzwi za
zaspawano na Amen wieki temu, a bomba nie miała detonatora. Dobra, panowie, policja jest już w drodze. Niedługo zjawi się tu nowojorska kawaleria. Pamiętacie, co mówiłem o ucieczce? Mamy własny plan działania. Wejść... Mamy własny plan działania. Dobra, chyba dwóch się udało załatwić. Jeszcze jeden. Dobra. Trzeba pozbierać amunicję. Wycofajmy się na razie. Dobra, dwóch zabitych. Zapiszmy stan gry. Dobra, udało się. Standardowo trzeba pozbierać ewentualną amunicję. Mamy środki przeciwbólowe. I telefon dzwoni, zobaczmy. Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni. Kto mówi? No właśnie, kto? Tu komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Macie to natychmiast przerwać! Poznajcie się! Jasne, Jim. Pogadałem z chłopakami i wszystkim jest bardzo przykro. Już więcej tego nie zrobią. Kto mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. Zobaczmy sobie, co porzucili tutaj jest. Część łupu na stole. Co tutaj jest w tym pomieszczeniu? Szukali obligacji Azir Corporation. Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. Dobra, to wychodzi na to, że tutaj nic nie ma. Złodzieje zostawili narzędzia na stole. Sądząc po liczbie detonatorów, przedźwigali tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę okołoziemską. A tutaj nie będzie tak łatwo.
Jeden chyba zabity. Dobrze, to zapisujemy. Został jeszcze jeden. Trzeba innym sposobem, może tak. Troszkę go zraniliśmy. No, udało się. Pozbieramy sobie amunicję. I teraz musimy wysadzić te drzwi. Dostałem przez ciebie zawału, przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje, do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ścianę tunelu prosto do skarbca banku Roskoł. Dlatego tu jesteśmy. To zagrywka Lupino? To robota Lupino? To byli jego ludzie? Poważnie? Masz talent. Wybrać takie miejsce na spotkanie. Możesz przejść? Nie, jest zamknięte. Musimy się stąd zabierać. Jeżeli to Lupino, to... Alex! Alex! Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. No i nasz kolega został zamordowany właśnie. Dobra. Nasz kolega został zamordowany, a później Max zostanie posądzony właśnie, że on go zamordował. Dobra, weźmiemy sobie środki przeciwbólowe, które regenerują zdrowie. Do cholery, lepiej się stąd wynośmy. Będzie dobrze, uspokój się. Tu jest jeszcze jeden.
Dobra. Poszło w miarę sprawnie. Tu jeszcze zobaczymy, co jest. Dobra, wyleczymy się do końca. Tutaj amunicję ewentualnie zbierzemy. Tu jest zamknięte. Aha, tu mamy przełącznik. Tam się otworzyło, a zobaczmy jeszcze tutaj, co jest. Dobra, tutaj nic nie ma. Dobra, i tutaj w tym momencie kończy się rozdział drugi na żywo z miejsca zbrodni. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania kolejnych moich filmów. I oczywiście bardzo proszę o subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję bardzo.